Data 21 kwietnia na pewno na długo pozostanie w pamięci wszystkich działaczy i członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Wszyscy skupieni w oddziale Beskid-Sądecki celebrowali oficjalne poświęcenie sztandaru, które miało miejsce w kościele parafialnym w Króżlowej. Mszy świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Szewczyk, który poświęcił sztandar, a na zakończenie udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym pasjonatom i ich rodzinom. W homilii podkreślał zaangażowanie i poświęcenie tej pięknej pasji, a także zachwyt nad stworzeniem, jakim jest gołąb. Sprawę muzyczną była odpowiedzialna parafialna orkiestra Dęta z Króżlowej. Po uroczystości w kościele zgromadzeni goście udali się do pobliskiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, by tam świętować wspólnie osiągnięty cel. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością. Stanisław Kogut, senator RP, Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna, Wiesław Kracoń, przewodniczący Rady Gminy Korzenna, Wacław Ligenza, burmistrz Bobowej, Stanisław Siedlarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej, Piotr Krok, wójt gminy Grybów, Wiesław Wojnarski, wiceprezes Okręgu Krakowskiego oraz poczty sztandarowe z okręgów Zakopanego oraz Tarnowa. Wyróżnienie za ogromny wkład społeczny dla związku otrzymali Ewa Nalepka, Krzysztof Ogorzałek, Jerzy Migacz oraz Paweł Pawlak. Należy podkreślić, że oddział Beskid-Sądecki liczy sobie dopiero 2 lata i już osiągnął swój cel, jakim był wypracowany sztandar. Oddziałowi można pogratulować organizacji i sumienności, którymi wyróżnia się na tle innych. Ja myślę, że odnośnie hodowców gołębi pocztowych przy takich właśnie spotkaniach jak dzisiejsze, myślę, że tych hodowców będzie przyrastało coraz więcej, będzie przybywało. Ze względu na to, że jednak ten gołąb jest to gołębiem, który, jak ksiądz w kościele powiedział, gołębiem, który łączy nas wszystkich, który łączy nas, możemy wspólnie lotować, możemy wspólnie przyglądać się, cieszyć się z tego powodu, a później spotykać się też, bo mamy zwycięzców, mamy mistrzów i z tego powodu też to nas łączy i ja myślę, że na dzień dzisiejszy, jak nasi hodowcy, znaczy hodowcy bobowy, bo ja się też czuję hodowcą, zobaczą, jak to wyglądało, dzisiejsze spotkanie i w ogóle te spotkania bobowej ze wszystkimi samorządowcami, na pewno będzie ich przybywało.